Jest wtorek, a więc czas na kolejne wydanie Radiowego Ekspresu Studenckiego, czyli magazynu z życia Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. A w dzisiejszym wydaniu opowiemy Wam o rekolekcjach akademickich poprowadzonych przez ojca Piotra Szczepankiewicza i zbiórkach dla potrzebujących z Ukrainy. A witają się z Wami Piotr Cychowski i Marta Tocka. Zapraszamy! Radiowy Ekspres Studencki. W ubiegłym tygodniu społeczność naszej Akademii uczestniczyła w rekolekcjach wielkopostnych prowadzonych przez ojca Piotra Szczepankiewicza, który jest franciszkaninem konwentualnym i redaktorem naczelnym Rycerza Niepokalanej. Rekolekcje odbywały się pod hasłem Nawracajcie się przez przemianę myślenia. Nasz reporter spytał ojca o jego przemyślenia po przeprowadzonych rekolekcjach w naszej wspólnocie. Zostałem zapytany o to, jakie są najlepsze momenty według mnie w tych rekolekcjach. Bardzo lubię spotykać ludzi, naprawdę, ponieważ wtedy zawsze się czegoś nauczę, coś odkryję, zawsze. Szczególnie lubię takie luźne, czy może trochę spięte czasami rozmowy indywidualne, kiedy człowiek drugi przychodzi do mnie taki, jaki jest i rozmawia o tym, co mu na sercu leży. To jest takie strasznie prawdziwe, takie przejmujące, takie intymne nawet, zwłaszcza gdy mówi o jakichś ważnych dla siebie rzeczach. No więc lubię te momenty, bo zawsze mam wrażenie, że naprawdę spotykam człowieka przez duże C pisanego, który mówi mi jakąś tajemnicę o sobie, powierza mi ją, czuję się zaszczycony, a jednocześnie czuję, że to też Pan Bóg przez takich ludzi mówi do mnie, a czasami wydaje mi się nawet, że przeze mnie mówi do nich. Dlatego lubię takie rekolekcje. Spytaliśmy również studentów o to, jak oni przeżyli ten czas. Uważam rekolekcje za owocne. Bardzo dużo się o nich dowiedziałem. Nauczyłem się także o zmianie myślenia. Uważam, że są bardzo przydatne, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy szukają siebie oraz sensu życia. I wydaje mi się, że taka właśnie nauka płynąca z tego jest bardzo pomocna. Także bardzo miła atmosfera, bardzo dobrze się słuchało. Jestem pod wrażeniem księdza rekolekcjonisty i tego, co mówił. Tutaj też nawiążę zwłaszcza do czwartkowej mszy, która była o godzinie 12. Podobało mi się, że powiedział, że to właśnie słowa mają wielką moc. Nie tyle cuda, które Pan Bóg czyni. Cuda też mają, ale to właśnie słowa przekonują nas na tyle, że chcemy podążać za Panem Bogiem. Nie tyle cuda, które właśnie mogą być dla niektórych takim przedstawieniem, że niekoniecznie przekona kogoś to, że umarli właśnie powstaną z grobu. To te słowa są ważne i myślę, że to mi właśnie tak zapadło w pamięć, że nasz umysł przemieniają właśnie słowa. Rekolekcje były dla nas bardzo ważne i owocne. Był to wspaniały czas, który w pełni przyniesie na pewno dobre owoce. Jako społeczność akademicka włączamy się również w wiele akcji na rzecz potrzebujących z Ukrainy. To bardzo ważne, żeby pomagać zarówno modlitwą, jak i realnymi gestami pomocy. Posłuchajcie, jak pomagają nasi studenci. Także strzelcy ze Związku Strzeleckiego Strzelec w Toruniu angażowali się w zbiórkę żywności dla Ukrainy. Cała jednostka zaangażowała się w te działania. Zebraliśmy ponad 3 większe ciężarówki pełne żywności, medykamentów oraz innych potrzebnych rzeczy dla Ukrainy. Oraz połowa z tych rzeczy, która została uzbierana, została w magazynie jednostki. Strzelcy bardzo chętnie angażowali się w te działania oraz w bardzo dość liczny sposób pomogli, angażowali ludzi, aby w to wszystko wejść. Dzięki nim tak naprawdę udało nam się zdobyć bardzo dużo rzeczy. Ostatnio miałam okazję brać udział w zbiórce żywności dla ludzi z Ukrainy. Zdecydowałam się na tę zbiórkę, ponieważ po części czułam, że jest to nasz obywatelski obowiązek. Każda sytuacja tego wymaga. Myślę, że jak najwięcej ludzi powinno się zaangażować dla dobra wszystkich.
Zbiórka zaczynała się od spotkania na punkcie, na którym mieliśmy zbierać żywność, wodę i opatrunki. Na punkcie także spotykało się po kilku strzelców z różnych plutonów i po prostu czekaliśmy, aż ludzie zaczną przynosić potrzebne rzeczy. Według mnie warto pomagać, chociażby dlatego, że sam Pan Bóg pragnie o nas dobroci dla drugiego człowieka, a także kwestia moralności też jest bardzo ważna. I bardzo co mi się spodobało, to widok, jak ludzie są przejęci obecną sytuacją i jak niektórzy faktycznie chcą bezinteresownie pomóc. Czasem nawet im towarzyszyło nawet i wzruszenie. A teraz czas na magazyn, który przygotował Michał Rybka. To jest Radiowy Ekspres Studencki. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy w cotygodniowym magazynie Radiowego Ekspresu Studenckiego. Dzisiejszym gościem jest Filip Maryniak, aktor Teatru Młodego Widza z Wolimierza, realizowanego przez wrocławski teatr Inart. Cześć Filip. Cześć Michał, miło cię słyszeć. Czy mógłbyś zdradzić słuchaczom, w jakiego typu teatrze występujesz i do jakiej grupy wiekowej jest on tak właściwie skierowany? Pracuję w teatrze objazdowym. Rozwozimy sztukę praktycznie po całej Polsce, grając spektakle dla dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych. To zanim więcej o teatrze, to muszę cię spytać o drogę do niego. Skąd pomysł, skąd natchnienie, by spróbować sił w takiego rodzaju pracy na scenie? Od najmłodszych lat moją zajawką było branie udziału w konkursach recytatorskich, które z czasem przerodziły się w zamiłowanie do teatru. Odkąd skończyłem liceum, moim celem życiowym stało się dostanie do szkoły aktorskiej. Pierwsze trzy próby nie poszły pomyślnie, więc poszukałem trochę w internecie i trafiłem na ogłoszenie, w którym poszukiwani byli adepci teatralni do teatru objazdowego, więc stwierdziłem, że chętnie spróbuję swoich sił, zdobędę doświadczenie sceniczne i być może pomoże mi to w następnych próbach dostania się do szkoły teatralnej. Wspomniałeś, że wasze sztuki są skierowane do najmłodszych. W takim razie, jakie wartości próbujecie im przekazać? Mamy dwa przedstawienia. Jedną z nich jest bajka dla dzieci nosząca tytuł Zaczarowany ołówek. Główny bohater otrzymuje magiczny ołówek i dzięki jego mocy, zmieniającej rysunki w prawdziwe przedmioty, udaje mu się m.in. odprowadzić zbiegłego goryla do zoo, a także uratować swoją koleżankę z niewoli niejakiego Zachara, chcącego ukraść ołówek, by zawładnąć nad światem. Bajka ta pokazuje dzieciakom, że to nie moc ołówka jest najważniejsza, ale intencje, które kierują głównym bohaterem, by wiedział, jak go użyć w dobrej sprawie. Kolejne przedstawienie to również bajka, jednak dla trochę starszych widzów. Nazywa się W pustyni i w sieci. Przedstawia chłopaka, który nie widzi świata poza komputerem i grami, jednak dostaje się do wnętrza komputera i przechodzi kolejne poziomy dzięki wiedzy z książek, które niechętnie czytał swojej siostrze. W trakcie tego zaczyna rozumieć, że prawdziwy świat, który go otacza, jest o wiele ważniejszy niż ten, który widzi w ekranie monitora. Jaki jest odbiór młodzieży szkolnej podczas spektakli? Z jakimi opiniami spotkałeś się po swoich występach? Często jest tak, że jest to pierwsze zetknięcie dzieci i młodzieży z teatrem. Bardzo żywo reagują w trakcie przedstawienia, jak i również po. Dostajemy całkiem miły feedback od nich, słysząc, że jest to ich najlepsze przedstawienie, na jakim były. Czerpiesz radość z takiego rodzaju pracy na scenie? Bardzo dużo. Czasami dni potrafią być naprawdę męczące. Tym bardziej, gdy codziennie jesteśmy w trasie. Ale dzieciaki potrafią to wynagrodzić ich szczerą reakcją, która jest zawsze pozytywna. Przyjemnie mi się pracuje na scenie, a to upewnia mnie w moim życiowym wyborze. W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak pogratulować dotychczasowych wyników i tej interakcji z naszymi najmłodszymi i życzyć powodzenia w dalszych występach i w kolejnych sztukach. Dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był aktor Filip Maryniak. Dzięki, Michał. Było bardzo miło. Do usłyszenia. Do usłyszenia w następnym magazynie. Michał, dziękujemy Ci za dzisiejszy magazyn. W tym miejscu chcielibyśmy wspomnieć, że społeczność Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w najbliższy piątek, to jest 25 marca, wybiera się na pielgrzymkę na Jasną Górę. Na dziś to wszystko.
Zapraszamy Was do śledzenia naszych mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i Twitter, oraz zachęcamy do głosowania na piosenkę tygodnia na stronie www.radiomaria.pl w zakładce Piosenka Tygodnia. Zachęcamy również do zaglądania na stronę internetową naszej uczelni wskasim.edu.pl, na której można znaleźć wiele informacji dotyczących życia naszej uczelni. I na tym kończymy nasze dzisiejsze wydanie Radiowego Ekspresu Studenckiego. Dziękuję za uwagę Piotr Cychowski oraz Marta Tocka. Do usłyszenia!